Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy paczki za pobraniem, czyli tak zwane pobraniowe, dają Wam jakieś zabezpieczenie, że Was ktoś nie orżnie na kasę lub ten produkt, który ma Wam wysłać. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na początku musicie wiedzieć, że paczki pobraniowe nie powstały po to, aby one chronić jakieś interesy finansowe same w sobie. Paczka pobraniowa, ten typ wysyłek, ten typ usługi nie jest po to, aby dać Wam jakieś bezpieczeństwo. Jeżeli jakieś firmy kurierskie czy inne, powiedzmy, sprzedawcy piszą, że paczka pobraniowa jest bezpieczna, to robią Was w bambuko, dlatego że ta usługa nigdy nie powstała po to, aby dawać jakieś zabezpieczenie dla kontrahenta, czyli klienta Was jako kupujących na przykład, tylko ona powstała w zupełnie innym celu i zupełnie inny cel ona spełnia, a nie daje zabezpieczenia, o jakich większość z Was myśli. Na początku, po co w ogóle powstały paczki pobraniowe? Nie dla zabezpieczenia, jak już wiecie, a mianowicie powstały one po to, że dawniej nie każdy miał konto bankowe. W zasadzie teraz też nie każdy ma. Ale niektóre firmy czy niektóre osoby nie chcą robić danych transakcji z własnych kont bankowych, aby po prostu nie był ślad transakcji. Tutaj nie chodzi o jakąś tam szarą strefę czy nie, po prostu nie chcę czegoś kupywać, gdzie będzie jakiś ślad, może nawet jako prezent dla kogoś, jak mają wspólne konto bankowe. Wtedy właśnie wybierają przesyłka za pobraniem, czyli płaci się przy odbiorze przesyłki gotówką do ręki temu kurierowi. I to był główny cel właśnie powstania usługi paczek pobraniowych, czyli po prostu bez udziału kont bankowych, bez zostawiania śladu w sieci, w internecie, czyli gotówka do ręki. Powody takich rozwiązań mogły być różne, ale w nich nigdy nie chodziło o to, żeby dawać jakieś większe zabezpieczenie dla osoby, która coś nabyła. Tylko po prostu kupienia czegoś w sposób bezpośredni, bez udziału kont internetowych czy kont bankowych, a czasami po prostu większa wygoda, natomiast nie samo w sobie zabezpieczenie. Na pewno dalej większość z Was myśli, o, paczka pobraniowa, mimo wszystko jest bezpieczniejsza, ale wyobraźcie sobie syntetyczną sytuację, mianowicie kupujecie coś na aukcji internetowej i wpłacacie kasę danej osobie i ona Wam nie przysyła żadnego towaru. Wtedy możecie iść normalnie na policję, że ktoś Was okroił na kasę, jak Wam tej kasy nie zwróci, ani także towaru nie otrzymaliście. Natomiast jak wybraliście przesyłkę pobraniową, no to wiadomo, że nie wpłaciliście kasy, więc nie straciliście jeszcze do tej pory żadnej kasy i tutaj jest małe ale. Dlatego, że jak ten, powiedzmy sobie, oszust, bo macie, powiedzmy, z takim kimś do czynienia i Wam wyśle jakąś paczkę i Wy tą paczkę otrzymacie od kuriera, to pamiętajcie, zgodnie z prawem nie macie prawa zajrzeć do paczki, zanim nie dacie kurierowi kasy. I jak złodziej jest takim czwanym złodziejem, no to powiedzmy, że Wam wyśle cegłówkę. I to się zdarzało. Przecież to się bardzo często zdarzało, że zamiast telefonów czy jakichś innych urządzeń były w środku cegłówki, szmaty, papiery czy jakieś inne rzeczy. Dlatego, że dużo ciężej będzie Wam odzyskać pieniądze, jeżeli dostaniecie paczkę pobraniową z jakimś chłamem, którego nie kupiliście, niż jakbyście wysłali kasy złodziejowi, który Wam niczego nie wysłał. No i otwieracie paczkę, kupiliście sobie, powiedzmy, laptopa, a w paczce, zobaczycie, jest cegła. I co wtedy możecie zrobić? Zapłaciliście już kurierowi, dlatego że kurierowi musicie dać kasę za tą paczkę pobraniową. On Wam tej kasy nie odda, bo on musi ją przelać tam, gdzie mają przelać zgodnie z umową. I Wy macie paczkę z cegłą, zapłaciliście kurierowi, ale możecie oczywiście kurierowi teraz dać, że nie to, co się spodziewaliście. Kurier i tak Wam napisze, ale on Wam nic nie poradzi na to i tak kasę musi zabrać. No i następnie musicie tak samo dochodzić praw od tego złodzieja, który Wam wysłał cegłówkę. I tu jest właśnie trudniej, dlatego że on może potem lawirować, że wiecie, to było zamówione, albo że ale było to, co było zamówione, wysłane. Ogólnie udowodnienie jest trochę trudniejsze w paczkach pobraniowych, niż jakby ten złodziej Wam niczego nie wysłał. Pamiętaj, wybierając paczkę pobraniową, nigdy nie zobaczysz zawartości tej paczki, jeżeli nie dasz kurierowi kasy za to pobranie. I nawet jak będzie coś innego w tej paczce, to kurier i tak Ci tej kasy nie odda, bo on musi ją zabrać. No i teraz kolejny punkt, który powstał dzięki jednemu z widzów, a mianowicie multikomentatorowi. A mianowicie, a jeżeli w paczce pobraniowej otrzymacie inną rzecz niż zamówiliście, kupiliście telefon, ale otrzymaliście inny telefon, albo kupiliście jakieś dużo różnych rzeczy, od jednego sprzedawcy nabyliście dużo różnych przedmiotów i nie wszystkie te przedmioty, jakie kupiliście, znalazły się w tej paczce, czyli czegoś brakowało lub jakość tych przedmiotów była inna niż żeście kupili, na przykład otrzymaliście coś gorszej jakości. To tak jak właśnie ten widz, czyli multikomentator, który trafnie zauważył, wtedy jesteście w dość dużo ciemnej dupie. Z tego powodu, że o ile ten sprzedawca będzie takim Januszem, kombinatorem, sorry wszyscy Janusze, no to wtedy jesteście po prostu w ciemnej wiecie czym. Dlatego, że mu nic nie udowodnicie, nawet żadna policja nie wesznie w sprawy w tej materii, nic po prostu nie zrobicie. Jeżeli on będzie chciał Was orżnąć na ilość przedmiotów, na jakość tych przedmiotów, czy inny rodzaj nawet Wam dostarczy w paczce, to ten, który na przykład u kuriera, jakbyście przy jego obecności sprawdzili, on nie będzie w stanie rozróżnić, czy to było to, czy to było coś innego. On może napisać Wasze zażalenie, ale potem co? Pokażecie, że tego brakowało, a może to schowaliście do szafy, a może podmieniliście telefon, a może coś takiego. W przypadkach właśnie paczek pobraniowych, jeżeli nie zgadza się ilość, jakość lub rodzaj, bardzo ciężko będzie Wam dochodzić swoich praw. W przypadku paczek pobraniowych bardzo często właśnie oszuści biorą ten typ dostaw na swój cel, dlatego że on nie daje zabezpieczenia. Ten oszust, który ma konto bankowe na miesiąc założone i zgarnie kilku paczek z takich oszustw, on potem zamyka konto i powiedzmy skacze na inne konto. Wiadomo, że otworzyć można konto online z lewego dowodu. Swoją drogą tak kiedyś też czytałem, że jak zastanawialiście się, co to jest praca, wypełnianie wniosków, to niektóre z nich polegają też na zakładaniu kont bankowych i czegoś takiego, czyli jakiś lewus. Bo tak pamiętajcie, że te praca, wypełnianie wniosków to różne rzeczy są, ale one nigdy nie mają siedziby. Te osoby nigdy nie mają firmy, które taką pracę oferują. Czyli powiedzmy, że trafiliście na pracę zakładanie wniosków, zakładacie konto bankowe dla jakiegoś gostka, na swoje dane je zakładacie, no i on Was i tak wydyma, no bo tak wypełnianie wniosków na tym polega, generalnie jak sobie poczytacie. No i potem te konto, które Wy założyliście, ten gościu do oszustwa będzie wykorzystywał, czyli będzie właśnie naciągał na przykład na paczki pobraniowe albo na towary, których nie będzie wysyłał. Te konto oczywiście zostanie zamknięte, ale organy służby ścigania w końcu na nie wpadną i wtedy Wy będziecie w ciemnej, ciasnej, jak zajęliście się właśnie czymś takim jak zakładanie kont bankowych na swoje personalia dla jakiejś osoby trzeciej z internetu. Teraz bardzo ważna sprawa jest kolejna, a mianowicie trzeba spojrzeć na ten problem paczek pobraniowych z drugiej strony, a mianowicie wiele klientów jest naprawdę bardzo wiele osób, które coś kupują za pobraniem, a potem przychodzi do nich paczka i oni nie odbierają. I to jest bardzo duży problem i bardzo, bardzo częsty problem, dlatego wielu sprzedawców na przykład nie oferuje paczek za pobraniem z tego powodu, że po prostu wiele ludzi, a szczególnie gnojków, coś kupuje, a potem nagle gdzieś znajdzie taniej, tu kupiło, tu kurier do niego idzie, ale on nie odbiera, albo ja niczego nie zamawiałem, mimo że zamawiał. I to są oczywiście koszty dla danego sprzedawcy, dlatego że on płacił za tego kuriera, który dostarczał daną paczkę, a który potem ten kurier będzie musiał mu paczkę z powrotem zwrócić. Ilość takich nieodebranych paczek pobraniowych jest naprawdę gigantyczna. Jest bardzo dużo osób, coś kupuje, a potem się rozmyśla i takich paczek nie odbiera. Stąd też wiele sprzedawców nie chce oferować paczek za pobraniem. Chociaż jest dla nich też jedna kolejna droga, a mianowicie jak ktoś kupił coś za pobraniem, to on może wymusić prawnie zapłacenie za dany towar. Oczywiście tutaj by trzeba było podjąć kroki prawne, ale zgodnie z prawem on może wezwać osobę, która nie odebrała paczki do zapłaty za towar. Tylko oczywiście na to będzie tracił kolejny czas. Jak więc rozwiązać problem paczek za pobraniem? Czy one są bezpieczne, czy nie? Czy wybierać takie paczki? Powiem Wam tak. Jeżeli chcecie coś kupić od dowolnego sprzedawcy, to pamiętajcie na jedno, że tutaj zdrowy rozsądek gra najważniejszą rolę. Jeżeli kupujecie u kogoś bardzo podejrzanego, czy wybierzecie paczkę za pobraniem, czy zwykłą dostawę za płatność z góry, to nie ma znaczenia. Ten gościu i tak Was tak samo orżnie. Bo orżnąć ludzi, czy za pobraniem, czy bez pobrania jest tak samo łatwo. Dlatego pamiętajcie, jeżeli gdzieś coś kupujecie, pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy ta osoba jest wiarygodna w miarę Waszej możliwości. Sprawdzajcie zawsze to, czy jest możliwość odbioru osobistego. Jak jest możliwość odbioru osobistego, to już macie dużą pewność, że ta paczka będzie wysłana i ten gościu nie jest oszustem. Tylko odbiór osobisty, żeby był w jakimś konkretnym miejscu i czasie, żeby dało się z taką osobą zgadać. Nie musicie odbierać przecież tego osobiście, możecie być na drugim krańcu kraju, ale sprawdźcie, że on daje możliwość odbioru osobistego i czy da się z nim ugadać na konkretną godzinę, w konkretnym miejscu, żeby ten towar osobiście odebrać. Jak tak, to potem możecie wybrać u niego przesyłkę. Podsumowując, powiem Wam, czy wybierać paczki pobraniowe, czy nie. Jeżeli dla Was jest to wygodniejsze i czujecie się lepiej za pobraniem, to możecie je oczywiście wybierać bez problemu. Natomiast ja osobiście nigdy nie wybierałem paczek za pobraniem, zawsze wybierałem płatność z góry i te same problemy Tak samo się niestety też przerabia, jeżeli coś przyjdzie uszkodzone, trzeba wpisać wtedy oczywiście protokół szkody, protokół uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że paczki pobraniowe nigdy nie powstały po to, żeby dawać Wam jakieś zabezpieczenie. One powstały tylko po to, żeby robić zakupy bez udziału kont bankowych. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ktoś z Was może coś więcej dodać do tego materiału, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!